słuchajcie, jestem już w aucie, już jestem po egzaminie, wszystko zdane, także czekam już tylko na papiery tak naprawdę. Przy okazji może... O, teraz postawię tu. Jeśli jesteśmy przy temacie dronu, bo pewnie będziecie pytać, czy taki papier jest potrzebny i czy to jest darmo, czy nie darmo. Bo też dostałam już od was pytanie na Instagramie, czy takie kursy to są darmowe, czy nie. Wiem, że są jakieś dofinansowania na pewno z Unii na takie kursy, ale one się przynajmniej tutaj, z tego co słyszałam, już się skończyły. Były do chyba końca stycznia tego roku i to też nie dla wszystkich, to wiecie, tylko jeśli wam potrzebny jest taki kurs gdzieś tam do pracy, gdzie jesteście zatrudnieni. Nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że tak to działa, że no tak nie rozdają, wiecie, pierwszej lepszej osobie, która by tam chciała sobie zrobić kurs na drona, bo ma takie widzimisię. Jeśli chcecie latać komercyjnie, no to taki kurs jest potrzebny. Bo bez tego papieru no już grozi nam 5 lat więzienia. Słyszałam ostatnio, czy ostatnio słyszę od czasu do czasu coś takiego, że jak nie ma się 18 lat, to nie trzeba mieć papierów. Bo wiecie co, kilkukrotnie pytałam jakieś osoby, które widzę, że dodają nagrania z dronów, osoby z Polski, i wiecie co, pytałam tak z ciekawości właśnie, jak sama jeszcze nie wiedziałam, że potrzebuję takich dokumentów, takiego zaświadczenia, że przeszłam kurs i umiem latać i mogę latać. I spotkałam się z tym, że takie osoby mówią mi, że jak się nie ma 18 lat, to nie trzeba mieć papierów. I wiecie, ja tego nie weryfikowałam i powiem wam, że dopytywałam tutaj na szkoleniu i mówią, że nie ma czegoś takiego. I ja też zawsze wychodziłam z założenia, że to jest bez sensu, bo to tak jakby, nie wiem, można było jeździć samochodem bez prawa jazdy, jak nie ma się 18 lat, a po 18 już to by było wymagane. Totalnie bez sensu. Także wszyscy muszą mieć papiery na drona, jeśli chcą latać. Jakimiś małymi dronikami, takimi zabaweczkami gdzieś tam na swoim terenie, to myślę, że no, nikt się nie będzie czepiał, ale po mieście już i tak dalej trzeba. I powiem wam, że ja, póki nie byłam na tym kursie, to mi się wydawało, że w sumie no mam drona, jeszcze będę miała pozwolenie, to znaczy, że mogę sobie latać gdzie chcę. No wiadomo, że nie na lotnisko, no bo tam są te samoloty, ale że tak poza tym, no to jaki jest problem, żebym ja sobie latała gdzie chcę? No niestety, słuchajcie, tak pięknie nie jest. Jest taka aplikacja, nazywa się Drone Radar. Możecie sobie obczaić. Tam są opisane różne strefy właśnie. I uwierzcie, tych stref jest naprawdę sporo. Są to takie obszary, które na przykład są wyłączone jakby z latania dronami, że bez pozwolenia tam sobie nie polatacie, a żeby uzyskać takie pozwolenie, to trzeba wysyłać jakiegoś maila, czy pismo, czy dzwonić do odpowiedniej organizacji, tak bym to nazwała, i pytać o pozwolenie, co nie znaczy, że w ogóle wam pozwolą. No i przede wszystkim, żeby w ogóle otrzymać pozwolenie od takich organów, to trzeba mieć właśnie papiery, które zaświadczają o tym, że możemy latać dronem. Także głównie dlatego robiłam ten kurs, to po pierwsze, żeby no, latać tam, gdzie chcę latać, bo po mieście nie polatacie sobie bez tych papierów, w sensie polatać możecie, tylko że no nie wiem, czy ktoś chciałby dla nagrania ryzykować karą więzienia, no ja na pewno nie. Także tak, a co do ceny takiego kursu, na pewno jest to zależne od miasta, gdzie robicie. Tutaj w Olsztynie akurat kurs kosztował mnie 1500 zł, trwał on 3 dni. No, było to dosyć męczące, zwłaszcza dla mnie, gdzie ja nie pracuję na etat, nie muszę wstawać codziennie, wiecie, rano o 6 i szykować się i jechać potem na prawie cały dzień gdzieś tam na miasto, do miejsca pracy, więc dla mnie to było męczące. Może nie tyle męczące, co wiecie, no inne po prostu, tak? Jak ktoś jest przyzwyczajony, to może dla niego to nie jest problem, ale jednak ja się przyzwyczaiłam do mojego trybu pracy, sama go sobie wybrałam, jestem z niego zadowolona, także tak. No i co? I zachęcam was, jeśli macie drona, chcecie mieć drona, to zróbcie sobie ten kurs. Ja wiem, że to nie jest tania sprawa, ale warto, bo nie daj Boże narobicie szkód albo was złapią, no to będzie słabo, a to też się odbija, słuchajcie, na innych osobach, bo na przykład przez to, że ktoś bez uprawnień coś zrobił, to później prawo jest modyfikowane, jest bardziej restrykcyjne dla osób, które latają dronami i może się to po prostu skończyć tak, że za jakiś czas będzie problem, żeby polatać sobie dronem w Polsce, chociażby.
bo po prostu będzie tyle sytuacji niebezpiecznych, które są spowodowane przez osoby, które nie mają doświadczenia w lataniu, nie mają pozwoleń i łamią po prostu przepisy i latają tam, gdzie nie można, że po prostu prawo się zrobi bardziej restrykcyjne i będzie problem. No ale dobra, nie chcę Was tutaj zanudzać tym tematem, chociaż jak widzicie po tytule, chociaż tytuł może sugerować, o czym jest film, więc myślę, że osoby zainteresowane powinny w niego klikać. No i co? Do potem. Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Angeder. Witam Was w kolejnym vlogu. Dawno nie kręciłam vloga, jesz mi dziwnie. Słuchajcie, dzisiaj wybieram się na siłownię, na dermologię i później chciałabym jeszcze z Wami pogadać, więc pogadamy sobie później. Teraz jem śniadanie. Pytacie mnie, co jem na śniadanie, ogólnie co jem, zwłaszcza na Instagramie. Jeśli nie wiecie, to założyłam ostatnio drugiego Instagrama o nazwie angelika.martin, gdzie dodaję bardziej takie lifestyle'owe rzeczy. Na Instastory wyrzucam Wam, co jem, jak chodzę na siłkę i tak dalej. Gadamy na tematy takie bardziej sylwetkowe, mogłam tak powiedzieć. Tak naprawdę poruszam tam wszystkie tematy, które nie są związane jakby z beauty, jeśli chodzi o twarz głównie, bo jeśli chodzi o ciało, to jak najbardziej takie tematy też tam się pojawiają, typu walka z celulitą i tak dalej, więc wpadajcie koniecznie na tego Instagrama. Zaraz muszę wychodzić, bo mam dzisiaj siłownię, ponagrywam Wam też co nieco z siłki. A co do tego, co jem, to jem dzisiaj, słuchajcie, owsiankę z rodzynkami, z nasionami chia, z nasionami konopi, do tego mam też orzechy nerkowca. I chyba tyle. Dzisiaj taka uboga wersja, bo wiecie, jeśli śledzicie mnie właśnie na Instagramie, że ja robię naprawdę taką bogatą też wersję, gdzie jest pełno różnych dodatków, ale dzisiaj stwierdziłam, że robię taką. No i oczywiście do tego odżywka białkowa. Dzisiaj akurat użyłam czekoladowej z Olimpu. To jest chyba veggie, coś tam. Podlinkuję Wam w opisie, jeśli jesteście zainteresowane. To jest odżywka wegańska, bo ja mam alergię. Ostatnio jem inną też odżywkę niewegańską i mnie nie uczula, ale o tym może później. Do tego mam zmiksowane truskawki polskie, bo już są, więc ja uwielbiam takie połączenia właśnie truskawek z owsianką, kocham. Biorę sobie, wiecie, łyżkę owsianki, łyżkę tego i się zajadam. No i oczywiście standardowo herbatka, bo jakby to było inaczej, także ja jem i odezwę się do Was później. Zazwyczaj ubieram się w domu, jeśli idę prosto na siłkę. Nie widzę sensu, żeby się ubierać w domu. Przebiera się na siłce, a potem ćwiczyć, potem znowu się przebierać. Po prostu zmieniam buty, jak już wchodzę na siłownię. Pod spodem mam też top. To akurat jest taka bluza, wiecie, na co dzień, także lecę. Mam nadzieję, że nie trafię na korki, bo ja zazwyczaj mam takie ofarta, że trafiam w największe korki, jestem potem spóźniona i tak mam minutę, więc tak nie będę na czas, ale to nic, damy radę. Dotarłam, często pytacie mnie, gdzie chodzę na siłownię. Chodzę na Planetę Formy, która mieści się w akwasferze, też tutaj chodzę na basen, na zajęcia pływania. Ja już lecę, bo jestem spóźniona 5 minut, jak zwykle. Czy ja mogę nagrywać? Słuchajcie, to jest Kamil. Przedstawiam Wam mojego trenera. Pytacie mnie, czy trenuję z trenerem personalnym. Zabiorę kamerę z niego, żeby się nie stresował dłużej. Więc tak, ja trenuję z trenerem i póki co nie zamierzam go porzucać. Trenuję z trenerem dlatego, że mi jest ciężko się zebrać. Ja po prostu jak się z kimś nie umówię na siłownię, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że powiem sobie, że źle się czuję dzisiaj, albo w sumie to jestem zmęczona, pójdę jutro, więc ja potrzebuję się z kimś umówić. Także teraz będę robiła aktywację, bo dzisiaj mam trening dołu, więc Kamil, mój operator, on jest wszystko w jednym, ponagrywa Wam trochę, to będę miała Wam co pokazać, bo też pytacie o to, jakie robię ćwiczenia. Wszystkiego Wam na pewno dzisiaj nie nagram, za jakiś czas może Wam nagram pełny trening, ale to jak trochę poskilluję, żeby mieć co Wam pokazywać. Naprawdę dlatego masz trenera, żeby się przeżyć. Tak. Właśnie po to. Po to, słuchajcie, trenera, żeby mi zakładał. Tylko i wyłącznie. Thank you.
Słuchajcie, jestem już po treningu. W ogóle te leginsy są zajebiste. Z Gymshark, ale to stara kolekcja. Kupiłam je od kogoś nowe. Bardzo mi się podobają. Także ja teraz lecę na endermologię. Umieram. Nie nagrałam wam tylko ćwiczeń łydek i dwugłowę jeszcze robiłam. Dzisiaj tak na szybko, bo mam endermologię za 5 minut, także lecę. Słuchajcie, jestem na endermologii. Nagrywam wam telefonu, bo zostawiłam aparat w samochodzie, bo się spieszyłam, a już nie mam czasu, bo i tak się spóźniłam chwilę. Mam na sobie strój. Szłam dosłownie w ciuchach siłownie, także zaczynamy zabieg. I dla tych z was, którzy nie wiedzą, co to jest zabieg, to jest to zabieg, który ma na celu ujędrnić ciało, zredukować celulit. Jeśli komuś zależy na pozbyciu się kilku centymetrów, to też jak najbardziej taki zabieg warto sobie zrobić. Pytacie też mnie, ile zabiegów trzeba wykonać, więc z tego, co rozmawiałam z panią, to minimum takie 10 trzeba sobie zrobić. Nie ma co się nastawiać, że jak zrobi się dwa zabiegi, to będziemy szczuplejsze i celulit zniknie. No, cudów nie ma, zwłaszcza jeśli siedziałyście przez rok tak jak ja na tyłku i nic nie robiłyście i jadłyście niezdrowo, no to niestety nie da się tak. Ale 10 zabiegów myślę, że to jest fajny pakiet. Przy okazji macie też kod rabatowy na hasło Angelika tutaj w Hedena w Olsztynie. W opisie znajdziecie wszystkie informacje. Jest rabat zarówno na endermologię, jak i na zabiegi na twarz, więc zaglądajcie. No i ja dzisiaj jestem na 7 zabiegu, tak myślę. Zrobiłyśmy pośladki, plecy. Teraz z tyłu ud. Powiem wam, że dzisiaj jestem wyjątkowo odporna. Naprawdę aż zapytałam panią, czy to jest na tej samej mocy co zwykle, bo naprawdę dzisiaj nic, a nic mnie nie boli. Właśnie co do bolesności, tak naprawdę powiem wam, że to zależy od człowieka. Niektórych zabieg bardziej boli, niektórych mniej. To nie jest też taki ból, że wiecie, to się nie da wytrzymać, to absolutnie nie. Dzisiaj naprawdę jest przyjemnie, mogłabym nawet usnąć, przysięgam wam. Nie wiem, od czego to zależy, czy po prostu po treningu mam skórę rozgrzaną, czy po prostu taki mam dzień. Tutaj ciuchy, których nie zdążyłam przebrać. Ale powiem wam, co spożywam, może tak to nazwę, po siłowni, bo też o suplementy mnie pytacie. Więc tak, po siłowni zawsze piję sobie kreatynę. Ja aktualnie biorę kreatynę. Co to jest, tak naprawdę możecie sobie przeczytać w internecie, nie będę się zagłębiać. Ci, co ćwiczą, na pewno wiedzą. Tutaj mam białko. Ja piję hydrolizat białka. Ponieważ po pierwsze mam skazę białkową, zawsze wam o tym mówię, ale dużo osób i tak myśli, że ja mam alergię na laktozę. Laktoza to jest cukier, jak pewnie większość z was wie, a ja mam alergię na białko, które pochodzi z mleka, ogólnie z nabiału i z jajek. Tak naprawdę to jest tylko wywnioskowane po tym, jakby co ja widzę. Czyli zjem jajko, dostaję alergii. Wypiję mleko krowie, dostaję alergii. Zjem ser, dostaję alergii. Ja jak byłam dzieckiem, jak się urodziłam, to miałam zdiagnozowaną skazę białkową. Ona mi minęła, teoretycznie. Po prostu u dzieci robi się dietę eliminacyjną, czyli jeśli jest stwierdzona skazę białkową, to po prostu takiemu dziecku nie podaje się nabiału, mleka i niczego do momentu, aż ta skaza zniknie, czyli na przykład przez rok dziecko nie je totalnie takich rzeczy, a potem powoli się to wdraża. Tak też było u mnie i ja skazy później nie miałam. W gimnazjum niestety, ale miałam nawrót i od tego momentu było tylko coraz gorzej. Więc ja piję białko hydrolizowane. Jest to białko zwierzęce, tylko ono jest jakby tak wstępnie strawione, tak bym mogła to uprościć. 10% chyba osób, które mają skazę białkową, są też uczulone właśnie na takie białko hydrolizowane. Mi się wydaje, że nic mi się nie dzieje. Piję je codziennie, więc myślę, że bym to zauważyła. Wszystko jest w porządku, więc bardzo się cieszę. Dlatego, że ja osobiście uważam, że białko zwierzęce no po prostu jest lepsze niż białko roślinne. Ma większą przyswajalność.
No i soja, no są podzielone zdania, czy ona jest zdrowa, czy nie. Zawiera też estrogen, więc z jednej strony spoko dla kobiet, z drugiej strony estrogen sprzyja celulitowi, więc to też mi się nie podoba. I też będę odstawiać to białko sojowe, tak myślę. Zostanę tylko przy tym i zostanę jeszcze przy tym... Z czego? Z białka grochu. Czegoś jeszcze potem wam pokażę. Także ja to piję i jem też węglowodany. Najbardziej lubię je z jogurtem kokosowym. Przygotowany, smakują wtedy jak jogurt gratka. Kropka w kropkę, przysięgam wam. Więc pokażę wam w domu. Dzisiaj nie wzięłam, bo dzisiaj jest wszystko na wariackich papierach, jak to mówią. Wszystko jest na szybko, żebym zdążyła. Także ja nie przedłużam. Lecę dalej, pokażę wam, co jem po treningu. No i muszę zrobić w końcu do makijaż, bo miałam dzisiaj podkład na sobie, na siłkę nałożony, a to jest bardzo ważne, żeby go zmyć później, bo pot, wszystko wychodzi nam na twarzy, ale o tym powiem wam więcej za moment. Proszę bardzo, Filharmonia Olsztyńska. Zwiedzamy Olsztyn z moją muzyczką w tle. Po pierwsze, ten bałagan powinien być karalny, mam taki bałagan w domu, jest po prostu i zaraz jeszcze przyjdzie Marcin z kolegą, więc świetnie. Chciałam wam jeszcze powiedzieć a propos make-upu na siłce i demakijażu. Ja osobiście nakładam makijaż na siłownię. Jest to u mnie podkład. Dzisiaj mam tylko podkład i puder i brwi przeczesane żelem z Lime Cream w odcieniu Redhead. I to jest tyle. Dlaczego maluję się na siłkę? Wam polecam oczywiście nie malować się w ogóle. Jeśli jest to dla was na tyle komfortowe, żeby iść totalnie bez makijażu, super. Bardzo fajnie i to jest ekstra. Mimo wszystko później i tak pamiętajcie, żeby umyć twarz. Ja to robię żelem. Akurat tu mam Sylwekę, używam go od lat. Zamiennie z innymi, na przykład używam teraz z... jak ta nowa firma, co weszła? Z Fresha. Fajny jest ten żel, bardzo go wam polecam. To jest soi... Coś tam stoją, super jest, ale no dosyć drogi, ale nie wysusza buzi, więc to na plus naprawdę. Pomyślcie, go odkupię, bo naprawdę jest dosyć drogi jak na żel do mycia twarzy. Ja bardzo lubię ten, to jest tymiankowy żel Sylveco, ja mam suchą skórę i jest u mnie ok. Oczywiście później krem obowiązkowo. I do mycia używam Foreo, tutaj mam akurat Foreo Luna, mam też Foreo to małe, jak ono się nazywa, Fofo? Idę pod prysznic właśnie, żeby je wyjąć, bo leży mnie pod prysznicem, bo używam go właśnie pod prysznicem najczęściej. I to jest tak, Foreo Fofo to jest to dosyć nowe, które też mierzy poziom nawilżenia, jak połączycie sobie je z aplikacją. Więc ja używam Foreo Luna 2 oraz właśnie tego Fofo. Te dwa posiadam tylko, no i mam jeszcze to do maseczek, ale to jest jakby inna sprawa. Więc ja teraz zmywam ten make-up, który mam na sobie i nałożę jeszcze raz nowy. Pytacie dlaczego, że w sumie bez sensu może dla kogoś? Ano dlatego, że siłownie się pocimy, wytwarza się łój i to nie jest zdrowe dla naszej skóry, żeby zostawiać taki make-up. Tak jak mówię, najlepiej się nie malować, ale ja osobiście lubię mieć chociaż podkład na sobie. Tak samo nie mam korektora, mam tylko podkład. Wiecie, pociągnięty, dzisiaj miałam Lancome Tint Miracle w odcieniu 005 na twarzy i puder La Mer. I brwi, tak jak mówiłam, przeczesane żelem. Dlaczego się maluję? Po pierwsze, aktualnie jestem po oczyszczaniu twarzy i mam takie, jakby to nazwać, takie ranki po prostu po pryszczach. To było przebijane igłą i wyciskane na zabiegu u pani kosmetolog. Także no mam takie stypki, to po pierwsze, mam pełno takich czerwonych kropek. Po drugie, mam skórę naczynkową i ona się bardzo łatwo czerwieni sama z siebie, a na treningu jest po prostu hardcore. Warstwa makijażu plus potu, plus wszystkich tych toksyn, które się wydalają z naszego organizmu podczas treningu, no powoduje, że później mamy wypryski, a jednak tak jak ja walczę z tym, żeby tych wyprysków nie było. Ja mam też tendencję do tych wyprysków, dlatego że no, mam nietolerancję pokarmową i wiecie, no ciężko jest nie jeść totalnie niczego, czego nie powinnam. Czasami sobie zjem pizzę, czy coś, co ma jajko, wiecie, w składzie jakieś ciasto na przykład, czy nie wiem, naleśniki gotowe w restauracji, one też na pewno mają jajko w sobie. Więc no, ja mam tendencję do tych zaskórników, zwłaszcza takich malutkich, takiej kaszki. Właśnie nie mam takich bomb, tylko mam taką kaszkę. I dlatego mam właśnie powyciskane te wszystkie małe pryszczyki, których teoretycznie nie widać, ale pod światło właśnie są niewidoczne. Więc
Jeśli nie chcecie mieć takiej skóry wysypanej drobną kaszką, no to zmywajcie ten make-up. I nawet jeśli nie macie makijażu, to i tak myjcie buzię po siłce. Czego ja używam do oczyszczenia? Tak jak wam wspominałam, Foreo. No i używam żelu, pianki. Zależy na całą ochotę, tu mam na przykład piankę z Boże, zabiję się kiedyś. Tu mam piankę z Nature Queen, oczyszczająca pianka na mycie twarzy. Tu mam nowe opakowanie, drugie jest oczywiście pod prysznicem, jak wszystkie rzeczy do mycia twarzy praktycznie u mnie. Więc tu mam nowe opakowanie, jeszcze nie napoczęte. Jest to jaśmin i wąkrotka azjatycka. Jeśli macie ochotę, to kod rabatowy też znajdziecie w opisie chyba. I love rainbow. Bardzo fajna pianka, też nie wysuszę twarzy i nie kosztuje tyle, co na przykład ta z Fresha. Więc myślę, że raczej pozostanę przy tej piance. Dobra, ja nie przedłużam, tylko myję buzię, bo już czas. Tak naprawdę powinnam zrobić to już na siłowni, ale powiem wam dzisiaj wszystko na szybko. I tak dzwoniłam właśnie do pani, która robi mi dermalogię. Czy mogę się spóźnić? Pianka leci. Foreo odpalamy. W ogóle, że kiedyś mówiłam o tym Foreo, że ono, żeby po to się nie mordowało, ono mi tak długo trzymało, ja je ostatnio, dopiero ostatnio mi padło, a mam to Foreo od 3 lat chyba. To jest moje pierwsze Foreo, które miałam, później Fofo, myślę, miałam od 3 lat i naprawdę batura mi trzymała ekstra. Piana leci, będę robić to bezpośrednio na tą mebelkę, ale wiecie, na potrzeby vloga. Inaczej to działa. I dlaczego lubię Foreo? Dlatego, że robi nam taki peeling wręcz. Pytacie mnie, czy na przykład jeśli macie skórę wrażliwą, naczynkową, to czy można używać? Jak najbardziej, widzicie, jestem zaczerwieniona, bo skórę naczynkową. Więc jak najbardziej możecie używać Foreo, jeśli macie taką skórę. Tutaj jest taka grubsza strona i można ją używać właśnie, jeśli macie skórę taką tłustą, grubszą, ale ja zawsze używam tej delikatniejszej strony. W ogóle dowiedziałam się, że teoretycznie nie powinnam używać Foreo mając makijaż. Ja wiecie co, na evencie marki Foreo właśnie rozmawiałam z panią, że ja zmywam makijaż Foreo i że żadna inna rzecz tak mi nie doczyści twarzy jak Foreo. I pani tak na mnie patrzy i mówi, ale to ono ci się nie brudzi? Ja mówię, że jeśli mam pomalowane usta, to oczywiście zmywam to najpierw. Nie jest tak, że wiecie, mam czerwoną pomadkę i jeżdżę tą Foreo po usta. No pewnie taka mocno stygająca pomadka by się osadziła na nim. Ale mówię pani, że ja mam tu Foreo od 3 lat i ona jest w stanie idealnym. A ja zawsze z nim zmywam makijaż. Nie jestem do końca pewna, czy to jest dobre, czy nie. Mi się nic złego nie dzieje, wręcz przeciwnie. Teraz sobie tej pianki trochę dałam do oka. Więc ja uważam, że jeśli coś działa, to super. Więc ja niczego złego nie zauważyłam. Jedyne co zauważyłam, to to, że mam mega czystą skórę. Jeśli myję na przykład samym żelem, pianką twarz i nawet wcześniej właśnie użyłam płynu micelarnego, tak jak teraz, do zmywania makijażu i dopiero myłam na przykład twarz żelem bez Foreo, to później przejadę sobie facikiem, to i tak coś zostanie. Teraz wlatuje hydrolat, mój ulubiony, już widzicie, mam tutaj końcówkę, nie wiem czy w ogóle zobaczycie, mam tutaj etykietę, ale mam gdzieś tyle. I kremik, wlatuje akurat z Kielsa, Ultra Facial. Dobra, już jestem wykąpana, nałożyłam sobie podkład na szybko, ale jeszcze będę musiała go potem rozblendować lepiej. I jem obiad dzisiaj totalnie nic wymyślnego. Marcin niestety zjadł mój makaron z sosem, więc w sensie poczeka z sosem, więc usmażyłam sobie kurczaka i do tego mam makaron, nawet nie mam żadnego warzywka, potem sobie wypiję w koktajlu jakimś. I tak, ile tu jest? Przyznam się szczerze, że sypam na oko sobie, tak mniej więcej już wiem, ile powinnam zjeść. Do tego wypiję sobie oczywiście wodę, białko już wypiłam, tak samo kreatynę już wypiłam. Węglowodany zjem sobie później, bo też wcinam karbo. Właśnie z jogurtem, tak jak wam mówiłam. Dobra, obiad zjedzony, jeszcze postaram się zjeść trochę karbo. Węglowodany ogólnie są na przykład makaronie, które jadłam. Ale tutaj są takie węglowodany, które dostarczają glikogenu do mięśni. Także miarkę karbo wymieszam sobie z dwoma
jogurtami. Ja jem takie, to są wegańskie jogurty z kokosa. Są spoko. No ja nie mogę jeść zwykłych, więc jem takie. Miseczka ma 512 kalorii, więc zobaczcie, ile już kalorii macie w czymś takim, jeśli chcecie przytyć. Owszem, to nie jest, wiecie, jakiś super posiłek, tak? Tutaj nie ma dużo białka czy tłuszczów, tutaj są głównie węglowodany, ale jeśli macie problem z przytyciem, to dobre jest i to. A takie karbo i tak, robiąc masę, warto sobie właśnie wypić zaraz po treningu, tak jak mówię, dzisiaj nie mogłam, więc tutaj macie już prawie 600 kalorii, czymś takim, a umówmy się, zjeść coś takiego to nie jest problem, to jest jak jogurt, to smakuje jak jogurt gratka dosłownie, więc no umówmy się, każdy to wciśnie, a już zobaczcie, ile kalorii. Potem załóżmy, zjem sobie banana, mam trochę bananów, no a potem będę robić kolację. By the way, jeśli chodzi o owsiankę, dodaję sobie nasiona konopi, mają bardzo fajny wpływ na przykład na pracę mózgu, poczytajcie sobie o tym, zwłaszcza jak ktoś jest na diecie wegańskiej, to warto sobie uzupełnić ją o coś takiego. Super są, wrzucacie do owsianki, nawet nie myślicie o tym, a macie coś fajnego w diecie, dużo cennego, bardzo wam polecam, ja akurat tutaj mam takie łuskane. No i dobra, zjem teraz to, chociaż z pół tego zjem, a później najwyżej sobie daję, włożę to do lodówki, bo jestem świeżo po obiedzie, wypiłam też białko, więc no trochę mój brzuch jest już pełen, ale no jak chce się przytyć, to niestety tak to wygląda, że trzeba jeść praktycznie cały czas, no takie są fakty, moi drodzy.